wszyscy się cieszymy, bo w nadleśnictwie też to taka zawsze nerwowość jest wiosną, czy ten ptak się pojawi, kto pierwszy przyleci, czy samiec, czy samica. Z reguły samiec przylatuje pierwszy, wtedy wypatruje, wyczekuje na tą samicę, poprawia gniazdo, potem czekamy na złożenie jajka, więc jakąś tu mini konkursy sobie organizujemy, kto wypatrzy pierwsze jajo, jajo się pojawia, no to jest takie mini święto. No potem czekamy na wyklucie, no i tak tym rytmem życia tego ptaka tutaj żyje nadleśnictwo, ale nie tylko, bo obserwujemy wpisy, które są na Facebooku, muszę powiedzieć, że zadziwia nas, bo nawet wieczorem, w nocy, nieustannie ktoś to analizuje i patrzy, cieszy się tym, a przy okazji myślę, że popularyzujemy tego ptaka, który jest no, skrajnie rzadki. Od kiedy w 2014 roku pojawiła się tutaj kamera i transmisja online z Gniazda Rybołowów, prowadzę profil na Facebooku Rybołowy Online. I razem z fanami tego profilu za każdym razem przeżywamy przylot obydwojga rodziców. W okolicy 15-20 marca już wypatrujemy powrotu rybołowów. Fani naszej transmisji ochrzcili samicę Roszponka, a samca Szuwarek i traktujemy ich teraz jak członków rodziny. Dzięki transmisji mamy udokumentowaną powtarzalność składania jaj przez Roszponkę, bo co roku składa 3 jaja i zazwyczaj z tych 3 jaj wylegają się 3 młode pisklęta. Zdarzały się lata, że nie udało się odchować wszystkich młodych i tak jak rodzice na pewno, bardzo przeżywałam te straty. Lasy Państwowe organizowały projekt LIFE, w trakcie którego prowadzone były spotkania grup roboczych, ekspertów, ornitologów zajmujących się ptakami drapieżnymi. W trakcie tych spotkań ornitolodzy wskazali rybołowy jako gatunek wymagający bardzo pilnych działań zmierzających ku ochronie. Widać było po prostu, że z roku na rok jego populacja spada i maleje. W Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wspólnie z Komitetem Ochrony Orłów rozpoczęliśmy realizację kompleksowego projektu ochrony rybołowa. Kompleksowy dlatego, że uwzględniamy tutaj zarówno objęcie tego gatunku bardzo ścisłym monitoringiem, bardzo precyzyjnymi działaniami zmierzającymi ku temu, aby dowiedzieć się wszystkiego o rybołowach i poznać tą populację, którą mamy w Polsce w każdym jej aspekcie funkcjonowania, ale też przeprowadzić szereg działań mających na celu poprawę liczebności populacji. Ja tylko zrobię obrączkę, żeby zapamiętać sobie. Monitoring z użyciem nowoczesnych technologii, czyli zarówno kamer i fotopułapek, jak i nadajników GPS i działania ochronne uwzględniające zwiększenie liczby miejsc potencjalnych, gdzie rybołowy mogą założyć swoje gniazda. Tutaj przede wszystkim na drzewach i na słupach wysokiego napięcia. I analizy tego, czy te miejsca, w których one występują, są dla nich bezpieczne, czy są zasobne w pożywienie, czy te miejsca, w których one przebywają, są dobrymi miejscami po prostu dla występowania rybołowów. Rybołowy do budowy gniazd wymagają bardzo specyficznych drzew. Przeważnie zakładają gniazda na wysokich, ponad 30-metrowych sosnach, które są w wieku powyżej 140 lat. Taka wąska korona i gałęzie idą do góry, jak na brzozie, nie? Tak. Wtedy takie drzewo ma bardzo pochyloną koronę i właśnie na samym czubku rybołowy zakładają gniazda. Aby pomóc im w budowie właśnie takich gniazd, w ramach projektu zostało zbudowanych 120 platform zlokalizowanych w całej Polsce. Planujemy wybudować kolejne 120.
Założeniem naszej platformy było to, żeby to był solidny fundament pod przyszłe gniazdo rybołowa. I przez te lata, jak montujemy je na drzewach, właśnie doszliśmy do tej konstrukcji, którą mamy obecnie. Krata plus wieniec zbudowany z gałęzi świerkowych i wypełnienie zrębkami są optymalnym jak gdyby rozwiązaniem, aby platforma mogła długo wisieć na drzewie i wymagała jak najmniejszej ilości konserwacji. Te platformy będziemy na bieżąco monitorować. Nie chodzi tylko o stan techniczny, ale czy pojawiają tam się gdzieś ptaki w okolicy, czy są być może jakieś ślady wstępnego zasiedlania, czy ptaki w ogóle interesują się tymi konstrukcjami, aby wiedzieć jeszcze więcej na ten temat, jak dobierać te parametry i gdzie je montować. Rybołów jest ptakiem bardzo wąsko wyspecjalizowanym w zdobywaniu określonego pokarmu. Są to z reguły ryby, raczej słodkowodne, o masie ciała tak od 30 deko do troszeczkę ponad kilograma. Zbyt duża ryba jest kłopotliwa, rybołów nie może z nią wystartować z wody, a poluje w ten sposób, że zawisa nad wodą, spada na rybę, chwyta ją szponami i te szpony mu się zatrzaskują, ma specjalnie chropowate łapy i te szpony też mają specyficzną budowę, więc on tak łatwo tego puścić już nie może. Jak zaatakuje rybę zbyt dużą, to jest to dla niego zwyczajnie niebezpieczne, bo może się utopić. Albo musi z tą rybą wręcz dopłynąć do brzegu, żeby sobie jakoś poradzić i zwolnić uchwyt i dopiero zacząć tę rybę zjadać. Więc ryba półkilogramowa jest idealna, chwyta taką rybę i potem ustawia sobie tak szpony, nie tak jak normalny ptak szponiasty, tylko właśnie jedną łapę za drugą i ustawia rybę głową w kierunku przelotu i leci z taką rybą, niesie ją sobie albo na ulubioną żerć, gdzie będzie ją zjadał, albo do gniazda. To polowanie jest bardzo spektakularne oczywiście, bo to zawisa w powietrzu, spada, chwyta rybę, ale to polowanie odbywa się w tym samym miejscu, o tym samym czasie, regularnie, od połowy kwietnia do końca sierpnia, czy tam powiedzmy początku września. Więc jeżeli ktoś nie lubi rybołowa, bo mu zjada ryby, to bardzo łatwo jest się takiego rybołowa zasadzić. I na pewno działo się to wielokrotnie i do nas wielokrotnie trafiały rybołowy właśnie postrzelone. Znajdujemy się w Ptasim Azylu, czyli w Ośrodku Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych. Za mną jest nasz wieloletni pacjent, Hektor, który jest rybołowem. Wiemy też, że jest samcem. Niestety Hektor jest uziemiony, już do końca życia musi zostać z nami. Z powodu postrzału konieczna była amputacja nadgarstka. Także Hektor może funkcjonować normalnie w sezonie letnim, kiedy jest ciepło, jest na zewnątrz, cieszy się z woliery, natomiast na zimę chowany jest do środka, gdyż niestety już nigdy nie poleci do Afryki. Po postrzale oczywiście ptak spada, to jest dosyć dramatyczne. Niekiedy przez kilkanaście dni chodzi po ziemi i jeżeli nie zjedzą go lisy, jeżeli nie zagryzą go psy, znajdzie go ktoś, kto ma dobre serce i będzie chciał mu udzielić pomocy. I takie ptaki trafiają do ośrodków rehabilitacji. Z tym, że to jest dopiero początek ich drogi. To jest gatunek, który ma zakodowaną pewną frekwencję i ma problemy bardzo duże z jedzeniem martwej zdobyczy. Hektor w tej chwili wcina rybę słodkowodną. Nie wiem, czy jest to pstrąg, czy coś innego. W każdym razie nie ma już z tym problemu. Co więcej, akceptuje pokarm różnej wielkości. Ale na początku było bardzo ciężko. Na początku siedział na wielkim karpiu i po prostu na nim siedział. Musieliśmy go karmić na siłę. Dostawał ryby różnej wielkości, różnych gatunków, ale to ciągle było nie to. Ciągle brakowało mu tego lotu w dół, tego pochwycenia zdobyczy. W końcu udało się go przełamać. Dodatkowo jest to gatunek, który wymaga bardzo specyficznej suplementacji. Także dosyć, że dostaje drogie witaminy, dostaje różne gatunki ryb, to spędziliśmy, myślę, około średnio przy każdym rybołowie 2-3 tygodni na karmieniu takiego ptaka na siłę, czyli codziennie jest on łapany, dostaje do dzioba na siłę rybę, jest ważony, sprawdzamy jego kondycję. Przy tak stresujących manipulacjach mamy do czynienia z dużą ilością powikłań. Miał robione różne badania, badaliśmy mu krew, robiliśmy mu rentgeny, robiliśmy także endoskopię, dzięki temu wiemy, że jest to chłopak. Aż w końcu udało się go przyzwyczaić do tej martwej zdobyczy. No i cóż, teraz jedynym problemem Hektora jest to, że przerastają mu szpony, a skóra nóg jest wyjątkowo szorstka, dlatego że on nie musi chwytać, on tego nie ściera. Więc szpony musimy mu przycinać 2-3 razy w roku. Także dziób troszeczkę przerasta rybołową, dlatego że nie mają aż takich dużych wyzwań, więc też musimy mu przycinać dziób. A największym problemem Hektora jest nadwaga, w szczególności po zimie, kiedy ma mniejsze wydatki energetyczne, więc w zimie ma reżim.
Staramy się, żeby było mu dobrze, żeby był zdrowy, żeby żył z nami jak najdłużej. Natomiast mamy tą świadomość, że jest to ptak uziemiony, że jest to ptak, który kiedyś latał, polował, migrował, a teraz skazany jest na nasze towarzystwo, które miejmy nadzieję nie jest aż tak przykre. Bardzo duża część z naszych działań, takich komunikacyjnych, rozmów, spotkań, szkoleń również, była skierowana właśnie do grup wędkarskich i rybackich, tak aby oni jako właściwie biorąc odpowiedzialni za stan bazy żerowej rybołowów, znali ten gatunek, potrafili go rozpoznać, wiedzieli, że nie stanowi on zagrożenia dla ich gospodarki, którą prowadzą, nie stanowi konkurencji dla wędkarzy, ale też przede wszystkim, żeby w jakikolwiek sposób nie szkodzili temu gatunkowi i po prostu wspólnie z leśnikami, wspólnie z ornitologami przyczynili się do ochrony tego gatunku w Polsce. Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem dosyć mocno świadomy tego, jak rzadkim ptakiem jest rybołów. Jest pięknym ptakiem i oczywiście z ciężkim sercem, ale jestem w stanie jakoś przeboleć to, że on u nas się stołuje. Dostarcza nam dużo frajdy, szczególnie jak obserwujemy jego przepychanki z bielikiem. Natomiast wiem, że w naszym środowisku, no wiadomo, jest to kolejny szkodnik, który zabiera nam jakby nie było chleb, z którego żyjemy. On ma stosunkowo u nas najłatwiej w porównaniu z jeziorami czy z rzekami, tak? Natomiast no na pewno 3 wizyty dzienne to są zawsze, tak? W okresie takim już karmienia młodych to jest nawet 5 wizyt dziennie. No i trzeba się liczyć z tym, że no każda taka ryba jakieś tam pieniądze kosztuje, prawda? No trzeba to sobie pomnożyć przez ilość ptaków, ilość dziennych wizyt, no i wyjdzie nam w sumie tak naprawdę no niemała kwota, no. Jeżeli projekt byłby w stanie ocenić i w jakiś sposób wyważyć to, ile tak naprawdę małego gospodarza, czy małego, czy dużego, to nie ma znaczenia, kosztuje utrzymanie takiego ptaka, no byłoby fajnie, bo to nie chodzi o to, żebyśmy zarabiali, tak? Tylko gdzieś, no, to się tak kłóci z takim rynkowym podejściem, że no robimy coś, pracujemy, no każda rybka potrafi kilkanaście złotych w zależności od gatunku kosztować, prawda? Bo zdarza się tak, że kiedy są pstrągi mniejsze, to wyciąga pstrągi, kiedy są karpie, to karpie, ale kiedy wrzucamy małe jesiotry, nie pogardzi nimi absolutnie i jesiotra tak samo jest w stanie wyciągnąć, tak samo z każdą inną rybą. Fajnie jest, jeżeli nie musimy do tego dokładać, no. Ogólnie jest to gatunek mało plastyczny, dlatego że ta specjalizacja ogranicza rozwój inteligencji. Te ptaki szponiaste, które muszą zdobywać rozmaity pokarm, muszą się wykazać elastycznością umysłu, powiedzmy jastrząb. To w porównaniu z rybołowem to jest elita intelektualna, a rybołów jest po prostu gamoniowaty, więc słabo sobie radzi i z konkurencją innych ptaków, i z obecnością człowieka, i z doborem miejsca na gniazdo, jest bardzo mało plastyczny. Przekonałem się o tym zresztą kilka razy, bo miałem rybołowy pod swoją opieką. Pierwszy to już był w ogóle gamoń, to był dorosły samiec z fińską obrączką. Lekki uraz nadgarstka, ale bolało go, więc nie chciał latać. No i dawałem mu karasie. Dawałem mu karasie, które były w misce. W jasnej misce. Te karasie pływały. Był głodny. Patrzył na nie jak w telewizor. Ale w ogóle nie miał odruchu, żeby wydobyć takiego karasia z płytkiej wody, bo nie mógł zanurkować za nim i chwycić go szponami. Dopiero kiedy karasia położyło się przed nim, to miał jakiś taki odruch dotykania łapą, ale nadal nie miał odruchu, żeby takiego zjeść. No więc przestawiłem się na pstrągi. Nadal nic. I dopiero po paru dniach, jak mu pokazywałem, że to się da rozerwać, że to można z tym coś zrobić, zaczął te pstrągi w końcu zjadać. No i też robił to w sposób specyficzny, bo nie chciał na mnie patrzeć. Więc przychodziłem do niego, kładłem pstrąga, oddalałem się od niego, a on podchodził do tego pstrąga, ale nie przodem jak normalny ptak, tylko szedł do tego pstrąga tyłem, żeby na mnie nie patrzeć. Szedł sobie tyłem, jak już miał pstrąga w zasięgu dzioba, to go zabierał i szedł sobie do kąta i tam go zjadał. Więc tolerował mnie w odległości kilku metrów, ale nie chciał na mnie patrzeć. Więc no, rzeczywiście to się potwierdziło wielokrotnie zresztą przy tych moich kontaktach z rybołowami, że są niestety bardzo mało elastyczne. I to w zmieniającym się świecie, który człowiek przekształca, nie najlepiej rokuje. Na szczęście widzimy, że w tych wschodnich landach niemieckich rybołowa trochę przybywa. Zaczyna przybywać go także w republikach nadbałtyckich. W Szwecji też jest dobra sytuacja. No, u nas niestety jest taka sytuacja stabilna, konstans.
W trakcie projektu organizowaliśmy zarówno warsztaty, no i też zorganizowaliśmy konferencję międzynarodową z udziałem ekspertów międzynarodowych. I tutaj zapraszaliśmy zarówno z Niemiec, jak i ze Szkocji, z Estonii i Łotwy ornitologów, z którymi dyskutowaliśmy o tym, jak my realizujemy projekt, jak oni by zrealizowali niektóre działania, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Te spotkania nam bardzo dużo dały. To był niesamowity zastrzyk wiedzy, doświadczeń, bardzo cennych podpowiedzi o tym, co powinniśmy zrobić, na co powinniśmy zwrócić uwagę w trakcie projektu, ale też było to ciekawe dla ekspertów z zagranicy, którzy bardzo interesują się tym, jak wygląda prowadzenie ochrony rybołówu w Polsce i jakie są problemy, które tutaj w Polsce spotykamy. Here at the International Workshop we discussed many aspects and I liked very much this open and very useful discussion type because the pros and cons of different aspects were discussed and there are many aspects of course and I think the direction you're going is perfectly right and you're supporting the breeding population, you're trying to protect the birds more, you're trying to identify the mortality factors and it's extremely important to convince all the stakeholders involved into the protection of the osprey that they're getting more information. So like fish pond owners, fish farmers, fish breeders, all who have to deal with osprey or fish eating birds needs to be involved and needs to be educated and informed. It's a bit different as conservation action plan for osprey in Estonia probably because the problems are different and the conditions are different but we can have the knowledge then look wider. I think you can reach your aim if you install more artificial nests and we have the experience that with artificial nests installed in right places we can increase productivity of the population quite quickly. A close observation of the few remaining pairs is also important, as you do with your satellite transmitters. And beside that, you might consider also the pollutants, the accumulation of environmental toxins in the birds. Zajmujemy się oceną bazy żarowiskowej Rybołowa, oceną stanu ekologicznego jezior. Jest to 15 jezior we wschodniej Polsce na Pojezierzu Mazurskim i 18 jezior w zachodniej Polsce w części zachodniej Pomorza. Oprócz oceny bazy żarowiskowej i oceny stanu ekologicznego, stanu troficznego jezior też zajmujemy się analizą gospodarki rybackiej, czyli sprawdzamy w jaki sposób jeziora są użytkowane, bo ma to znaczenie dla ichtiofauny, jaki rybostan spotykamy w tych jeziorach, jaka jest zasobność ryb, jakie gatunki występują. W znacznej części zależy od sposobu użytkowania tych jezior. Ryby łowione są w specjalistyczne sieci, sieci, które są zaprojektowane do monitoringu. Taki typ sieci stosowany jest w większości krajów Unii Europejskiej. Ryby łowione są w ciągu nocy i idea jest taka, że te sieci łowią jak największe spektrum i gatunków, i rozmiarów ryb. Te ryby wyciągamy z sieci na miejscu. Tutaj są one sortowane na gatunki, rozpoznajemy gatunki. Każdą rybę ważymy, mierzymy, sprawdzamy ich później stan kondycyjny takiej ryby. Oprócz tego wykonujemy te badania hydrobiologiczne, gdzie pobieramy próby wody w laboratorium w Olsztynie. Oznaczamy zawartość pierwiastków biogennych, fosforu i azotu. Na podstawie tego ocenimy, jaki jest stan troficzny jeziora. Mamy dane z podobnego monitoringu, nie poświęconego ocenie bazy żarowiskowej Rybołowa, tylko ocenie stanu ekologicznego wód z Niemiec. I ilość ryb, zagęszczenie ryb w naszych jeziorach jest podobne. Zarówno analizy ichtiologiczne, jak i ocena prowadzonej gospodarki rybackiej wskazuje na to, że polskie jeziora są zarządzane w taki sposób, że rybołów zawsze znajdzie sobie pokarm. Założyliśmy 15 logerów, z czego 5 na ptaki dorosłe, 10 na ptaki młodociane. Ponieważ rybołowy są migrantami dalekodystansowymi, na trasie ich przelotu czeka na niewiele niebezpieczeństw i potem na zimowisku także. Dlatego ważne było, żeby poznać, gdzie, w jakich krajach one zimują i jakie te niebezpieczeństwa na nie czekają. No i tutaj okazało się, że mamy w przypadku naszych polskich rybołów dwie takie trasy migracyjne. Jedna, no to zdecydowana, to jest ta zachodnia,
Kenia, która idzie przez Gibraltar i ptaki potem lecą przez Maroko, Senegal, tak, i lądują w Gambii, gdzieś w tych okolicach. No i jeden przypadek to była trasa taka, powiedzmy, południowa, czyli ptaki idą przez Włochy i potem lądują w okolicach Nigru, Nigerii, czyli też w tej Afryce równikowej. To jest jeden aspekt, czyli badamy te migracje, trasy przelotów, miejsca zimowania, ale to, co nas najbardziej interesowało, to ta ekologia przestrzenna ptaków w obrębie rewirów lęgowych. Czyli no jak te samce, samice się zachowują, które z nich poluje mniej, które więcej, gdzie latają, jakie te miejsca żerowiskowe są dla nich najważniejsze. Tu mamy bardzo fajne, ciekawe przykłady z tego roku różnych ptaków. Tak? Mamy na przykład samca tutaj w Lubuskim. Po raz pierwszy w historii badań ornitologicznych udało nam się założyć loger na dorosłego samca. Co ciekawe, to samiec, który ma lęk na słupie energetycznym. Z powodzeniem od wielu lat tam wyprowadza lęgi. Jak do tej pory mu się udawało? No tu mamy trasę jego miesięcznego, tak, latania. Co ciekawe, że ten ptak miał tak naprawdę dwa miejsca, tak, tu jest mniej więcej gniazdo, a dwa miejsca, w których żerował. To są stawy hodowlane, jakieś 10 km oddalone od gniazda i tutaj takie bardziej naturalne jeziorko około 3 km od gniazda. Czyli tak naprawdę latał jak taki koń, powiedzmy, z klapkami na oczy do tych dwóch konkretnych miejsc. No i niestety ptak już pod koniec sezonu lęgowego, kiedy te pisklaki były już dosyć wyrośnięte, no nadajnik przestał nam się poruszać, wysłaliśmy tam natychmiast naszych opiekunów z projektu. I okazało się, że ptak się spalił po prostu z rybą. Złapał rybę, był mokry, usiadł na słupie energetycznym w pobliżu tych stawów hodowlanych, no i niestety zginął. Dzięki temu monitoringowi z użyciem właśnie tych narzędzi zgromadziliśmy niesamowitą liczbę danych i niesamowitą liczbę informacji o tej populacji i tym, co się z nią dzieje, o zagrożeniach, które czyhają na rybołowy, o tym, jak wyglądają trasy migracji, jak te ptaki zachowują się tutaj na terenie Polski, w swoim siedlisku, w rejonie lęgowym. Pula tych informacji stanowi niesamowitą bazę danych, z której teraz należy tylko czerpać i po prostu to trzeba wykorzystywać do dalszych analiz i wyciągania wniosków, jak ten gatunek w Polsce chronić i co możemy dalej zrobić, żeby rybołowy miały się lepiej po prostu w Polsce. Połowa sierpnia, połowa września, można powiedzieć, to jest taki najlepszy moment, kiedy najwięcej tych ptaków leci. A w całej Europie mamy około 10-11 tysięcy osobników. I te ptaki dorosłe wskazują tym młodym, gdzie te fajne miejsca są. Stąd ważne, żeby te miejsca poznać. Dzięki temu my też wiemy, gdzie, do jakich stawiarzy rybaków pojechać, z nimi rozmawiać i prosić, tak, i tłumaczyć, i w jakiś sposób wpływać na to, żeby oni mieli życzliwy stosunek. A jest takich bardzo wielu. Mieliśmy sytuację, gdzie rybołów złowił pstrąga i uciekał przed dwoma bielikami. W momencie, kiedy bielik już prawie go doganiał, on upuścił rybę z powrotem do wody. Ta ryba wpadła do wody z takim impetem, bo z dużej wysokości. Bieliki odpuściły, on wtedy tak mocno odbił w górę. Bieliki usiadły na najbliższej sośnie, a rybołów zrobił rundkę i pikując uderzył w bielika, gdzie ten bielik widać było spadł kilka gałęzi niżej, tak zanim się zebrał, ogarnął. To mu chwilę zajęło, taki nieporadny wręcz, to śmiesznie po prostu wyglądało. A rybołów po całym tym zdarzeniu wziął nogi za pas i dyla do gniazda. The key to the success in Germany, the public was always positive looking at ospreys. The people just loved ospreys, and even hunters and anglers and fish pond owners. Niemcy kochają rybołowy, bo mają co kochać, bo u Niemców tych rybołowów jest dużo. Myślę, że w Polsce, jeżeli poznamy ten gatunek, jeżeli będziemy blisko niego, będziemy znać jego zwyczaje, to też wtedy będziemy go kochać. To, co się zdarzyło bodajże w Szkocji, tutaj też wydźwięczało na tej konferencji, jakby zaszczepiono taką modę na fotografowanie rybołowa. Jeżeli jakąś grupę tym zachwycimy, to możemy przypuszczać, a ja jestem wręcz pewna, że w ten sposób rozkochamy w Polsce rybołowa.
Generalnie rybołów jest fantastycznym gatunkiem, jeżeli chodzi o fotografowanie, ponieważ wynika to z tego, że poluje w sposób wyjątkowy. Są to niesamowite pikowania z dużych wysokości, gdzie rybołów uderza całym impetem, całą siłą w wodę, potrafi się zanurzyć nawet metr pod wodę, po to, aby rybę wyciągnąć. I ten moment ataku, uderzenia rybołowa w wodę, wyciągnięcie ryby, podniesienie się z tą rybą jest spektakularny, niesamowity i to daje efekt. I to, kto każdy obserwuje czy fotografuje, jest naprawdę takim niezapomnianym wrażeniem i do końca życia można to fantastycznie wspominać. Bardzo wiele jest już takich przykładów, już jeśli w Polsce, gdzie fotografowie zachęcają swoich znajomych, przyjaciół właśnie po to, żeby poznali te ptaki, zobaczyli jak piękne są one i przez kontakt fotografię angażowali się w ich ochronę. Przywrócenie rybołowa w Polsce, jakby wzrost tej liczebności, dojście do liczebności, którą mamy chociażby na zachodzie Europy, gdzie tam kilkaset par występuje w Niemczech czy we Francji, zajmie nam na pewno jeszcze długie lata, ale jest duża szansa na to, że nasz projekt będzie tym pierwszym krokiem do tego, aby populację rybołową w Polsce odbudować. No ja bardzo na to liczę, że te nasze działania będą teraz kontynuowane zarówno przez ornitologów, jak i przez leśników, jak i przez organizacje inne pozarządowe, które już w naszym projekcie się włączyły do ochrony rybołowa. Wałczu gniazdo ma blisko 20 lat i muszę powiedzieć, że przez kilkanaście lat, kiedy ja zajmuję się ochroną przyrody, kiedy jestem blisko tego rybołowa, nie wiedziałam tyle, ile dowiedziałam się dzięki projektowi, ponieważ tak naprawdę rybołów był do tej pory słabo poznanym gatunkiem i w tej chwili dowiadujemy się o nim coraz więcej. I to jest cudowne, ten projekt naprawdę daje nam dużo. Zakładaliśmy do tej pory, że rybołów nie przylatuje do nas, bo na przykład mamy mało ryby. Okazuje się, że nie. Badania ichtiologiczne pokazały, że absolutnie tej ryby jest wystarczająco, żeby on był. Dane na przykład pokazywały do tej pory, że młode samice nie zakładają szybko gniazd. My w tym roku mamy samicę urodzoną w 2017 roku, która wyprowadziła dwa młode w gnieździe, które założyła wraz ze swoim partnerem na platformie zbudowanej dzięki właśnie projektowi. Także projekt daje też bardzo dużą wiedzę, którą mogę pokazać dalej. Mogę pokazać społeczeństwu i tym małym, którzy przychodzą, żeby dowiedzieć się czegoś o przyrodzie, ale też dorosłym, dla których, tak jak nie ma się co dziwić, rybołów jest zjawiskiem, jest ptakiem niepoznanym, bo skoro przyrodnicy o nim wiedzieli mało, to należy zakładać, że społeczeństwo wiedziało jeszcze mniej, czyli w zasadzie nic. Zobaczcie, takie ma skrzydła! Natknęliśmy się na istotny problem, a mianowicie brak sprecyzowanego jednego czynnika, który powoduje ograniczenie liczebności populacji rybołów w Polsce. W trakcie projektu przypadków, kiedy spotkaliśmy się z kłusownictwem na rybołowach, było dosłownie kilka i nie wydaje się, żeby to był też czynnik istotnie wpływający na populację. To jest obecne. Tak jak w ogóle na ptaki drapieżne w Polsce niestety ciągle kłusownictwo występuje, tak w kontekście rybołowów wydaje się to mieć marginalny wpływ na stan populacji. O, jest. Sam moment ataku jest. Jastrząb. Porwał. Ale zobacz, samica wystartowała zaraz. Porwał rybołowa. Do dzisiejszego poranka mieliśmy w gnieździe trzy pisklaki. Niestety natura pisze swoje scenariusze. Rano do gniazda przyleciał jastrząb, jednego z piskląt porwał i w tej chwili w gnieździe znajdują się dwa pisklaki. Mamy nadzieję, że jastrząb już więcej nie powróci i uda się te dwa pisklaki wychować i odlecą do miejsca zimowiska. Może później powrócą do naszego kraju po to, żeby zasilić naszą lokalną populację. Najistotniejszym czynnikiem w tym momencie jest właśnie drapieżnictwo ze strony jastrzębi, może też innych ptaków lub kuny. Jeżeli mamy ponad 50% strat tych ptaków, które jeszcze nie wyleciały, a potem z tych ptaków, które wylatują, około 60-70% nie przeżywa pierwszego pół roku, to okazuje się, że praktycznie rzecz biorąc Polska ma problem z produkcją własnych rybołowów, które potem po tych dwóch latach, bo rybołowy nie wracają następnego roku, tylko po dwóch latach, miałyby do nas wrócić. Śliczny, wiesz, ten czarny pasek i pomarańczowa tęczówka. No to co, do gniazda? Tak jest, do mamusi i tatusia. Michał, wsadzamy je do góry. Jadą. Dobra.
Jadą na górę! Mam takie przeświadczenie, że jeżeli ludzie myślą sobie, że coś ginie, to mają w sobie chęć pomocy. Więc identyfikowanie się z tym, że ja coś uratuję, jest na pewno bardzo dobre, tak? I mówienie o tym, że ten gatunek ginie, że jego kondycja nie jest za ciekawa w naszym kraju, to jest na pewno ważna informacja, która musi pójść w świat takim szerokim strumieniem. W tej chwili, w dniu dzisiejszym na przykład, od samego rana około 800 osób śledzi transmisję na żywo. Profil rybołowy online jest obserwowany przez około 7000 osób, także to tylko pokazuje, że jest to najbardziej znana para ptaków szponiastych w Polsce. Rybołów jest ptakiem czystych wód i czystego powietrza. I trudno sobie wyobrazić rybołowa, który byłby w stanie polować na przykład w mętnej wodzie. On musi być nad wodą, musi rybę wypatrzyć, musi za tą rybą zanurkować. Woda musi być czysta, klarowna. No i muszą być w niej ryby. Więc warunkiem jest czysta woda. No i oczywiście woda nieskażona. Bo taki rybołów, zjadając dziennie powiedzmy 70 dekoryb, pół kilograma, no będzie w sobie kumulował substancje, które w tych rybach się znajdują. Jeżeli tam są pestycydy czy metale ciężkie, no to on zjadając codziennie dawkę będzie w sobie te substancje szkodliwe w sumie kumulował. Więc spójrzmy na rybołowa jako na taki wskaźnik czystości środowiska wokół nas. Jeżeli to środowisko jest czyste, wody są czyste, nieskażone, to i rybołów będzie lepiej funkcjonował. Więc niech ten rybołów będzie w naszej świadomości takim symbolem czystego środowiska.